Do Polski z wizytą przybyła prezydent Mołdawii Maia Sandu. Mołdawia znajduje się w bardzo trudnym położeniu geopolitycznym. Groźby rosyjskiej agresji, próba destabilizacji przez Kreml sytuacji w samozwańczej Republice Naddniestrza, a także uzależnienie od rosyjskich surowców to tylko niektóre z problemów tego kraju. Mołdawia nie jest jednak osamotniona. Może liczyć na wsparcie Polski, zapewniał dziś prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z prezydent Mołdawii Mają Sandu. Główne tematy rozmów to konsekwencja rosyjskiej agresji na Ukrainie, relacje dwustronne, energetyka, a także wsparcie reform w Mołdawii. Staraliśmy się i staramy się pomagać władzom Mołdawii, zarówno pani prezydent, jak i rządowi, także wysyłając ekspertów, ale również oferując różnego rodzaju pomoc, także tą pomoc finansową, materialną, w tym, żeby reformy, bardzo trudny proces reform, które my dobrze znamy z czasów, kiedy ubiegaliśmy się o przyjęcie do Unii Europejskiej, wiemy, że trzeba je realizować konsekwentnie i nie są one łatwe, aby ten trudny proces reform mógł spokojnie przebiegać. To pierwsza wizyta prezydent Mołdawii do Polski od czasu uzyskania przez ten kraj statusu kandydata do Unii Europejskiej. Maia Sandu dziękowała dziś Polsce za wsparcie na drodze do Unii Europejskiej. Oba nasze kraje muszą zjednoczyć wysiłki, by pokój zwyciężył. Mołdawskie władze cały czas podkreślają, że nie dadzą się szantażować przez Rosję dostawami gazu ziemnego. Kiszyniowowi zależy na utrzymaniu pełnej niezależności kraju, nawet pomimo groźby odcięcia dostaw rosyjskiego surowca.